Tekst manny na 5 lutego, albowiem taka jest wola Boża, odnośnie Was, to jest, uświęcenie Wasze, 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 3. Komentarz parauzyjny. Kiedy udajemy się do Pisma Świętego, aby ustalić, jaka jest wola Boża, dowiadujemy się, że wielka praca, jakiej Bóg od nas wymaga, nie jest pracą dla drugich, ale pracą w nas samych, pracą ujarzmiania, zwyciężania i rządzenia sobą. Wszystko inne, nasza służba na rzecz domowników wiary, świadczenie dobra wszystkim ludziom za pośrednictwem krajowych i zagranicznych misji, i tak jest zatem podporządkowane tej najważniejszej pracy wewnątrz nas. Jak bowiem pod natchnieniem oświadcza apostoł, nawet gdybyśmy w pięknych słowach głosili Ewangelię drugim i całe nasze mienie oddali na żywność dla ubogich lub stali się męczennikami dla dobrej sprawy, bez miłości, będącej duchem Chrystusa i Ojca, rozwiniętej w nas jako rządzącej zasady życia, z boskiego punktu widzenia bylibyśmy niczym. Reprint numer 2411 Komentarz Epifaniczny Uświęcenie oznacza odłączenie się od siebie i świata oraz oddanie Bogu na służbę. Jego pełne wdrożenie rozwinie w nas charakter podobny do charakteru niebiańskiego Ojca. Wolą Bożą dla jego dzieci nie może być nic mniej, niż rozwinięcie charakteru na podobieństwo Bożego. Każdy kto w czasie powołania wyborczego poddaje się woli Bożej, ostatecznie stanie się takim, jakim jest Bóg na poziomie duchowego bytu. W czasie pośredniczącego panowania Chrystusa takie poddanie się zostanie natomiast nagrodzone doskonałym ludzkim życiem. Równoległe cytaty, według przekładu Biblii Gdańskiej. Trzecia, Mojżeszowa rozdział 20 wersety 7 i 8 Przetoż poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bom ja Pan, Bóg wasz. A strzeżcie ustaw moich, i czyńcie je, jam Pan poświęcający was. Michasza rozdział 6 werset 8 Oznajmił ci człowiecze, co jest dobrego, i czegoż Pan chce po tobie. Tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem Twoim. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17, albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. Dzieje apostolski rozdział 20 werset 32, a teraz, bracia, poruczam was z Bogu i słowu łaski Jego który może pobudować i dać Wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. Pierwszy Koryntów, rozdział pierwszy, wersety drugi i trzydziesty, Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkim miejscu i ich, i naszym. Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. To rozdział szósty, werset jedenasty. A takim iście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez ducha Boga naszego, Efezów rozdział 5 wersety 10, 26 i 27 Obierając to, co by się podobało Panu, aby Go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo. Aby Go sobie wystawił chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy albo zmarszczki, albo czego takiego, ale iżby był święty i bez nagany. Pierwszy Tesaloniczany rozdział, piąty werset, 23, a sam Bóg pokoju niech Was zupełnie poświęci, a cały Duch Wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowane. Drugi Tesaloniczany rozdział, drugi werset, trzynasty. Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za Was, bracia, umiłowani od Pana. Iż was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu ducha i w wierze prawdy. Tytusa rozdział trzeci wersety piąty i szósty Nie z uczynków sprawiedliwości, który byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wydał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Naszego. Żydów rozdział drugi werset 10, przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Rozdział 10 wersety 10 i 14, na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Rozdział 13 werset 12. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy werset 22, oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości. Z czystego serca jedni i drugich miłujcie uprzejmie. Judy werset pierwszy, Judas, sługa Jezusa Chrystusa a brat Jakuba, od Boga Ojca poświęconym i w Jezusie Chrystusie zachowanym i powołanym. Pieśni 125, 4, 198, 78, 114, 74, 196 Wiersze Brzasku 161 Rozczarowanie. Lektura uzupełniająca. Reprint numer 5876 Pytania, jakie uświęcające doświadczenia miałem, miałam w tym tygodniu, jak się w nich zachowywałem, zachowywałam. Jakie odniosłem, odniosłam z nich korzyści. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.